Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam Was z gorących Włoch, jest bardzo wysoka temperatura, lepię się cała, kleją mi się włosy, jestem świecąca, ale to nic, dam radę. Przepraszam za mój wygląd, ale miałam ochotę nakręcić Wam właśnie ten filmik. Następna część Italian Style i chciałam poruszyć sprawę języka włoskiego. Tak, bo język włoski chyba wszyscy mi dacie, wszyscy przyznacie, że to jest piękny, melodyjny język, ale język włoski to są też gesty, to jest język ciała i to naprawdę jest nieodłączna część tutaj rozmowy. Na pewno wszyscy zauważyliście, że Włosi angażują bardzo do rozmowy ręce, tutaj ramiona, wyraz twarzy i jest naprawdę tysiące w ogóle gestów, za pomocą których możemy w ogóle skleić całe zdanie bez wymawiania w ogóle żadnego słowa i to jest bardzo interesujące. Chociaż gesty też są przydatne bardzo, żeby podkreślić znaczenie danego słowa i moc tego słowa. Ja już tutaj się przyzwyczaiłam w ogóle ruszać tymi rękami, od czasu do czasu widzicie właśnie, że ja gestykuluję, bo to w sumie tak we mnie już wsiąkło, bo to nie można, to jest bardzo zaraźliwe. Jest bardzo dużo takich międzynarodowych tutaj gestów, ale jest też naprawdę pełno takich, których prawdopodobnie obcokrajowiec nie będzie umiał odszyfrować. I dlatego postanowiłam złożyć dla Was taki krótki słownik tych takich najbardziej tutaj występujących, najbardziej znanych gestów i też takich najbardziej sympatycznych, powiedzmy. I oto moja lista. Pierwszy gest oczywiście odnosi się do jedzenia i to znaczy dobre. Jeżeli Włoch chce wyrazić zadowolenie po jakiejś potrawie, którą zjadł, to właśnie tak Wam powie. A jeżeli chce zjeść spaghetti, to z daleka może Wam pokazać taki znak, to znaczy, że chce zjeść spaghetti. Jeżeli jest głodny, to Wam pokaże coś takiego. Jeżeli mówi w ogóle, idziemy coś zjeść, to pokaże Wam tak. Ale nie mylcie tego z tym znakiem, co znaczy naiwny. Ten znak to naprawdę, ten gest, to będziecie widzieć naprawdę w 5-minutowej rozmowie, przynajmniej przez 3 minuty będą tak pokazywać. I to ma bardzo dużo znaczeń. Jednym z najważniejszych znaczeń to jest, co chcesz, gdzie idziemy, o czym Ty mówisz w ogóle. Także pamiętajcie o takim geście. Jeżeli mówią o sobie inteligentnie, a zobacz, on jest inteligentny, to Wam pokażę coś takiego. Albo uważaj na niego, też znaczy uwaga. Jeżeli się mówi o sobie sprytnej, to się pokazuje coś takiego. On tutaj jest przecięty, to się też tak tłumaczy, powiedzmy. Chcemy skończyć dyskusję, okej, kończmy to tutaj, albo utnijmy w końcu tą dyskusję. Ale nuda, pokazuję taką brodę, że jest tak nuda, że aż mi broda wyrosła, albo pokazuję coś takiego, o Boże, już koniec, naprawdę, zanudziłeś mnie. Jeżeli się pytacie Włocha, jak się ma, to pokazuje coś takiego i to znaczy, a tak sobie. Taki gest natomiast znaczy nic, nie znalazłem tego, nie ma czegoś takiego. Jeżeli chcą pokazać, że jest gdzieś pełno ludzi, to Wam pokażą coś takiego. Nie obchodzi mnie to w ogóle, wisi mi to. Bardzo często też pokazują tak dłonią i to też takie, powiedzmy, negatywne znaczenie. A idź już, idź, albo patrz na tych frajerów. Jeżeli chcemy coś pokazać, że jest coś perfekcyjnie zrobione, to pokazujemy coś takiego, albo dwoma rękami. Perfekt. Przysięgam Ci. Ale wariat, ale głupek. Naprawdę głupi. Nie znoszę tych ludzi na przykład. Tutaj mam, nie stanęli, ich nie strawiłem. Idziemy stąd. Chodź, idziemy. Bardzo dawno temu. Zobaczymy się później, porozmawiamy, zobaczymy się później. Oni są razem. To jest bardzo niebezpieczny znak, bo to oznacza, że chcą Wam tak otworzyć Waszą pupę, także uciekajcie. Finito, basta,
koniec. Kochani, jeżeli chcecie wiedzieć jeszcze coś więcej na temat języka włoskiego albo gestów, to bardzo Was proszę, żebyście zostawili komentarz tutaj koniecznie pod filmikiem na YouTubie. Zapiszcie się na kanał. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to bardzo proszę o kciuka do góry. I możecie teraz mnie śledzić też na Instagramie albo na Facebooku. No to mam nadzieję, do szybkiego zobaczenia. Buziaczki!